Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Insygnii Śmierci, części pierwszej. I lecimy dalej z Koksem. Dobrze, że pamiętam jeszcze jak czary rzuca się. O, tutaj właśnie tak się zmieniało. Konfundus to była tak, dobra. Czyli tutaj tak trzeba iść. Tutaj, dobra. Teraz weźmiemy Confringo. Poszedł, poszedł. Confringo! Poszło dwóch. Oczywiście trzeba zażyć i lecimy dalej z Koksem. Tu jesteśmy gdzieś w lesie. Dobra, pająki trzeba trzeba jednak tutaj iść, dobra. Ja sobie wezmę drętwota na te pajączki. Dobra, i teraz tutaj trzeba iść, jedynie. Jak pokazuje ścieżka, liczę te zakręty czterech stron świata. Dobra, zmieniamy zaklęcie na Confringo. Albo nie, Confundus, o. Confringo jest najlepsze. Ups, niechcący w siebie walnąłem. Dobra, dwóch poszło za jednym zamachem. Dobra. Poszło. Ile tam jeszcze ich jest? Dobra. Tam jeszcze jest. Wszyscy wam dziękujemy. Dziękuję. Ah.
Gdzie oni tutaj są? Gdzie jest ta reszta cała? Jeliksy. Dobra, i jedziemy. Dobra. Jeszcze gdzieś jednego słyszałem. Chujka. Małe bonusy, ale dobra. Nie, nie wiem. Trochę ich tu było. Ten dobra jeszcze. Dobra jeszcze ten i jeszcze ktoś został. Bardzo dziękuję. Dobra, jest symbol. O Jezu, dostałem. Tam jeszcze ta radna soczuka. Dwóch poszło? Nie. Dobra, a zobaczymy na którym jestem poziomie. No już na 19 dwa levele wskoczyły. Zobowiązany. I misja ukończona, zajebiście. Zobaczymy ile dalej, ile zostało. Luzik, mglista dolina. Śmieszne, w tym myśli są również infery, obronić się przed wszystkimi wrogami, a potem ochroń mieszkańców. Dobra, to będzie najdłużej trwało, także mogę się poświęcić i iść na to. Czego ja tutaj? No poszli. Dobra, expulsa. Dobra. O, już się słyszałem fe... O kurwa. O nie, inferio same dopadły. Serio. Dobra, ja się nimi zajmę poza nagraniem, serio. Dobra, to jedziemy dalej. Co tu mam? Uratuj porażonych mieszkańców do niego Godryka.
Dobra. Muszę być ukryty, okej, rozumiem. O kurde, to będzie ciężkie, dobra. Spróbuję czegoś innego. Odwrócimy ich uwagę. Ale proszę dać mi chwilę. Coś mi się tu nie... Coś mi tu nie pasuje. Zobaczymy, czy odwrócę ich uwagę. Nie cieszcie się tak. Ostatnio czarnemu panu się nie... Dobra. Udało mi się. Daleko. Nawet potem jest... Tutaj muszę jakoś iść. A, dobra. Stał. Dzięki Confringo to można tak szybko level zdobyć, że... Dziękuję. Dobra. Jeszcze szóstka ich została. Piątka, przepraszam. Co ja gadam. Dobra. Tam jest dalej. Witam was w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Sin Nieśmierci, część pierwsza. Harry jest na poziomie 20, a ja jestem Calvador. Tak niezwiązanych z tobą będziemy chyba... bezpieczni. A co z Ronem? Gdyby miał wrócić już, by to zrobił. Musimy się przenieść. No już jestem po tych misjach pobocznych. Nie, tamta misja właśnie troszeczkę była ciężka, ale jakoś dałem radę. Byłam tu kiedyś na wycieczce. Z rodzicami. Rozbijesz obóz? Ja sprawdzę las. No, czyli sprawdzanie lasu się uaktywnia. Aż mnie ciekawi, czy tutaj coś jest. Nic nie ma. Nie powiem, czy to słyszę. Dobra, nic nie słyszałem. I za srebrną łanią, okej. Coś jako się zapowiadam. Nie! Wracaj! Confringo! Confringo! Ups, odrzuciło mnie trochę. Ale łania czeka na mnie. To jest dziwne. Go!
która biegnie za Łanią. Dobra, poszło. Mam w dupie te pająki. Ups, trochę mnie odrzuciło do tyłu. Kto cię wysłał? Zobaczymy. Kto wysłał? Konfringo! Dobra, tam będę Konfringo załatwiał wszystkie sprawy, bo mi się nie chce tam... Konfringo! Z tym męczyć. Unikaj wierzb bijących, okej, okay, nie ma sprawy. O, żambler. No, poszło w miarę łatwo. Wzrosła żywotność. A Harry jest na którym? 21. Ładnie. Stój! Na peruwiański proszek. O. Aż dziwne, że... Który mi dzwonił? Interwia. User joined your channel. Halo? Halo. Sobie normalnie rozmawiać, nie? Także jestem z powrotem. A to jak nagrywasz, to spokojnie, bo zaraz Tanner przyjdzie, więc to będzie masakracja tutaj, więc chyba pójdziesz z nim na górę, jak będziesz nagrywać. Dobra. Bo on ci wiochę zrobi. No nie chce rady. No jak dostaniesz swoich odpałów, to na pewno. Kurwa, Wałania mi gdzieś zniknęła. Ale Harry'ego Pottera? No. Więzienia Szkabanu najlepsza część z gry. Ja w Nisygnie Śmierci część pierwszą gram. Nie grałem w Nisygnie, brata grałem w Nisygnie. Kurde, jeszcze mnie bijąca wierzba uderzyła. Ale tam walić te pajączki. Chociaż... Nie, pierdolę po Fringo. Na raz. Nie! Wracaj! Co tam, to musimy dać tą pieścią. Nie. Kurde. O nie, bachanki. To... Bachanocyt, o. Ja i tak jestem głupi. Wiem, porwałem się na coś, czego nie zrobię, ale i tak musiałem to zrobić. Tak wiem, logicznie to powiedziałem. Nie, bo jest taka zasada, że mapę można zrobić od pewnego poziomu, co nie? No tak. Żeby odbić bossa trzeba mieć co najmniej 135. Mhm. A kochany Sebek, 120 chcieli dodać. Ale to nie będę się z tymi bachankami pieścił. Nie da stąd. Nie, bo akurat już jestem na momencie, gdzie idę za Łanią, nie? To już daleko jesteś. No. Dobra, ściągasz tego pająca tutaj, czyli z nim na górę. O kurde. Właśnie nie lubię, wiesz co, jak nagrywam... Nisygnie Śmierci, część pierwszą. Miecz Gryffindora. To... Idź do niego, tak? W filmikach przejściowych... Obraz idzie dobrze, ale dźwięki User są podzielone. Was moved to your channel. Aha! Halo! No, także wiesz. Halo. Taki jest problem właśnie w tym. A to też zależy od programu, wiesz? No właśnie, wiem, no. Zmieniłem program i dupa. Ty, wczoraj ciastko wbił mi na kanał, co nie? I się pyta, kto jestem, nie?
i spanikowałem, podałem imię i nazwisko. Dałeś mu imię i nazwisko? No bo spanikowałem. Ja bym na twoim miejscu powiedział co innego. Ale ja spanikowałem. Bo ty ciota jesteś. Czemu tego nie zdjąłeś? Spierdalaj. Szedłem za twoim patronusem. Ty weź mnie w kurze, bo dzisiaj się tak na WF-ie wkurwiłem, że myślałem, że babce wyjebie, kurwa, zaraz zlacza. To miecz Gryffindora. Ej, to ty tak jesteś w szkole i na przykład nauczyciel do ciebie krzyknie, to też od razu sypiesz imię i nazwisko? Ale że jak sypie, że co? No jak nauczyciel na ciebie tak krzyczy na lekcji. Co? To mówię, ja mówię dzień dobry. Nazwisko? Ja mówię... Gdy się otworzy, jak to użyj miecza. Nie, po prostu mówię dzień dobry. Na trzy. Ale nie, dzisiaj tak mnie wkurwiła, bo myśli, że zna zasady koszykówki, a to ja trenowałem 5-6 lat kosza, a tam mi pierdoli jakieś głupoty. No to myślałem, że naprawdę luta na cymbał i prawa ręka pęka szczęka i jej nie będzie zaraz. Znaczy wiesz, no, ja miałem gościa, który grał kiedyś w Gwardii Wrocław, taki wiesz, zawodowiec. Teraz to już jest staruch, co nie? Taki kosowski. I on zawsze, jak miało się z nim w łeb, kogoś on uczył w klasie, to wszyscy mówią, ktoś chciał w jego, jak on uczy jakąś klasę i ktoś do niego powiedział, że chce grać w siatkówkę, to była jedna odpowiedź. Patrzył się na ciebie z nienawiścią w twarzy i darł się na całą salę w siatkówkę i zapytał. No a szkoda, że nasza tak jest, bo ona kurwa cały czas w siatkówkę, nie? Jak ja widzę, jak od siatkówki do mnie piłka leci, to ja kurwa albo z bańki, nie, ale na go próbuję z przewrotki. I wtedy mnie wywala. Ale właśnie nie lubię grać w siatkówkę, właśnie lubię grać nogami albo główką, ale wtedy właśnie też nie mogłem grać. No ja dzisiaj zaserwowałem główką. Nie doleciało. Zagraj sobie szutkę badmintona. Nie stary, jak ja dzisiaj z tego kosza grałem, to myślałem, że kurwico zaraz weźmie. Grać nie umieją ode mnie. Podaję typowi ładnie, wiesz, taka akcja. Za pletami podaję. A ten kurwa w ryj dostaje, bo ja pizgam to. Czekaj, robię ostatni klucz. Nie, właśnie klucz z nim wsadziłem, robię i pomoc. Nie zobaczcie na grawę. Uwaga. Ciężka chwila. Znowu. Boże, ja się boję. Tędy jednak.
idzie, Ramus, idzie, idzie. No i koniec. Harry! Ty! Au! Kompletny! Idioto! Hej! Ronaldzie Weasley! Au! Ty sobie poszedłeś, a nas omal nie zabił wielki wąż w Dolinie Godryka! Hermiono, przestań! Zniszczyliśmy Horcrux! Ta łania zaprowadziła nas do miecza Gryffindora. Harry utonąłby przy jego wyciąganiu. Ron ocalił mi życie, a mieczem zniszczyliśmy Horcrux. A ty pewnie myślisz, że to usprawiedliwi twoje zniknięcie? Zniszczyliśmy jeden Horcrux, ale są jeszcze trzy inne. Chyba coś znalazłam. Spójrzcie na to. Ten symbol wciąż się pojawia. I ten opóźniony dźwięk wkurza mnie już. W baśniach Barda Bidla, na nagrobku w Dolinie Godryka. A na weselu miał go Xenophilius Lovegood. Myślisz, że Xenophilius wie, co on znaczy? Dobra.
Lawgudowie mieszkają tam. Co niedaleko. Sądzisz, że Xenophilius powie coś przydatnego? Wiesz, jest trochę... szurnięty. Ale może nam coś powiedzieć. Ten symbol to nasz jedyny trop. Nie, w ogóle niedaleko. Ale Dumbledore próbował nam coś powiedzieć. Inaczej po co zostawiłby mi tę książkę? Dobra. Także ja wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.